proszę Państwa. Jako planszę tytułową naszego spotkania dzisiejszego wybrałem rysunek z New Yorkera. Ten rysunek nie jest wyjątkowy. W tą słynną New Yorkerowską kreską nauka była dotykana wielokrotnie w satyryczny sposób i zwykle pokazywała jakieś ludzkie słabości, które prowadzą do wielkich wpadek. Dla osób, które siedzą może daleko i nie widzą tych małych liter, przeczytam podpis, jaki tutaj pod rysunkiem się znajduje. Otóż ten dżentelmen przy tablicy mówi do swoich szacownych kolegów: sądzę, że się pomyliliśmy. Czyż 8 razy 7 nie jest 56? I to pokazuje jedno źródło wielkich wpadek nauki. Taki czynnik psychologiczny, czynnik bezpośrednio ludzki. Ale są też inne źródła wielkich wpadek w nauce. Otóż z problemem wielkich wpadek w nauce spotkałem się, kiedy byłem jeszcze bardzo małym chłopcem, a moja mama czytała mi bajkę La Fontaine'a Zwierzę na Księżycu. Przypomnę, że w tej bajce królewski astronom dostrzega mysz na Księżycu. To wzbudza wielki niepokój i równie wielkie zainteresowanie wśród obywateli w kraju i w krajach ościennych. Po wielu perypetiach i dokładnym sprawdzeniu tego zjawiska okazuje się, że mysz weszła pomiędzy soczewki teleskopu i była, tak, że tak powiem, aparaturowym źródłem tej wielkiej wpadki w nauce. Wpadki w nauce bywają kosztowne. Dzisiejsza nauka, przez niektórych nazywana mega nauką, to gigantyczne projekty naukowe, które czasami kosztują więcej niż miliard dolarów. Chyba najkosztowniejszą w dziejach nauki wpadką była wpadka przy budowie kosmicznego teleskopu Hubble'a. Na tym rysunku widzimy proces szlifowania zwierciadła tego teleskopu. To zwierciadło ma średnicę 2,4 metra. To jest jak na współczesne teleskopy niewiele. Ten teleskop jest tak potężnym instrumentem dzięki temu, że znajduje się w kosmosie, a nie dzięki temu, że jest wielki. Kiedy budowa dobiegała końca, fizycy i inżynierowie, którzy pracowali, chwalili się, że lustro tego teleskopu jest najprecyzyjniej wyszlifowanym lustrem w dziejach świata. I tak było. Jeśli badać odstępstwa od gładkości, krzywizny, to rzeczywiście takiego lustra nigdy wcześniej nie było. Tyle tylko, że po starcie w 1990 roku najpierw było długo głucho o wynikach, a potem można było zobaczyć, jak astronomowie, którzy pracowali przy budowie tego teleskopu, albo chowają się gdzieś po kątach, albo chodzą jak furiaci i trzaskają drzwiami. Proszę Państwa, to była sprawa narodowa. Budowa teleskopu pochłonęła około 1,5 miliarda dolarów w dolarach z lat 80. To była gigantyczna kwota. Wiadomość o wystrzeleniu tego teleskopu, nazwana realizacją marzenia, trafiła na pierwszą stronę New York Timesa i wielu innych gazet. Cóż się jednak okazało? Okazało się, że nawet pobliskie obiekty, takie jak Pluton i jego księżyc Charon, wyglądają okropnie. Wyglądają gorzej niż w dobrych amatorskich teleskopach. Co się bowiem okazało? Okazało się, że to lustro, co prawda, zostało wyszlifowane idealnie, ale do złego kształtu. Innymi słowy, teleskop produkował nieostre obrazy. Można powiedzieć katastrofa. Okazuje się jednak, że astronomowie mają siłę przekonywania tak wielką, że w tym samym czasie, tego samego lata, kiedy Kongres i Senat amerykański podejmowali decyzję o zaprzestaniu budowy Superconducting Collider, takiego superakceleratora, który miał być większy niż obecny LHC w CERN-ie, i postanowili machnąć ręką na 5 miliardów dolarów, które zostały do tej pory wydane na budowę tunelu tego akceleratora, w tym samym czasie astronomowie przyszli, powiedzieli: skopaliśmy instrument za 1,5 miliarda dolarów, prosimy o 2 miliardy na jego naprawę.
I dostali. Jeden z astronomów, Jim Gunn, który brał udział w tych przepychankach, tłumaczył to w następujący sposób. No cóż fizycy mogli na swoją rzecz powiedzieć? Mogli powiedzieć kongresmenom, dajcie nam jeszcze 5 miliardów, a my za parę lat przyniesiemy wam jakieś tabelki, jakieś wykresy, jakieś liczby. A astronomowie przynieśli fantastyczne zdjęcia kosmosu i powiedzieli, dajcie nam jeszcze 2 miliardy, a przyniesiemy wam więcej i jeszcze lepszych zdjęć. I to ujęło polityków. Tak naprawdę postanowiono zrobić z teleskopem to, co ja zrobiłem, a właściwie mój znakomity optyk, z moimi oczami. Moje oczy też produkują przez niedoskonałe soczewki nieostry obraz. Zakładam okulary i widzę Państwa znakomicie, bardzo ostro. Astronomowie przeanalizowali te fatalne obrazy z teleskopu Hubble'a i na ich podstawie obliczyli, jaki jest ten zły kształt. Zbudowano instrument, który miał wiązkę światła zbieraną przez teleskop tak przeprocesować, aby w wyniku powstawał ostry obraz. Innymi słowy, zbudowano okulary dla kosmicznego teleskopu Hubble'a. Zbudowano je w ziemskim laboratorium, załadowano do promu kosmicznego i wysłano dzielnych astronautów, którzy w przestrzeni kosmicznej zainstalowali w tym teleskopie dodatkowy układ optyczny spełniający rolę tych okularów. Wiadomość o tym, że misja się powiodła, nie była jednak już tak fantastyczna. Amerykanie nie lubią się przyznawać, że naprawili swoje własne błędy. I tę wiadomość możemy zobaczyć tutaj. To jest wiadomość o tym, że kosmiczny teleskop został naprawiony. Tak naprawdę jest to jedno zdanie, które odsyła do strony 20 w dodatku B. Naprawiony teleskop kosmiczny Hubble'a działa już 20 lat i dostarcza fantastycznych obrazów. To jest obraz galaktyki M100 przed naprawą i po naprawie. Dzisiaj o tej wpadce przypomina już tylko dowcip, który syn pana profesora Paczyńskiego przyniósł ze szkoły, rozszyfrowujący skrót NASA. Not aware of spherical aberration. To znaczy nie wiedzący o tym, że istnieje sferyczna aberracja. To jest pojęcie z zakresu optyki. To była pierwsza taka gigantyczna wpadka. Wpadka bardzo kosztowna. Sądzę, że najdroższa wpadka w historii nauki. Zupełnie, natomiast najświeższą wielką wpadką nauki była historia z zeszłego roku. Doniesienie o tym, że neutrina poruszają się szybciej niż światło. Wiemy, że nic nie może się poruszać szybciej niż światło w próżni. No ale trzeba zawsze pochylić głowę przed faktami. Gdyby coś się poruszało, no to nie można by tego było zignorować. Na czym to polega? Neutrina to są tajemnicze cząstki, których istnienie przewidział włoski fizyk Pauli, samo słowo który zauważył, że w rozpadach swobodnych neutronów nie jest zachowana jednocześnie zasada energii i pędu. Ponieważ fizycy są głęboko przekonani, że te zasady powinny być respektowane przez wszystkie procesy, postulował, że w tym rozpadzie bierze jeszcze udział jeszcze jedna dodatkowa cząstka, której ówczesne detektory nie były w stanie zarejestrować. Nazwał tą cząstkę małym neutronem, czyli po włosku neutrinem. Otóż neutrina są powszechne w przyrodzie. W każdym centymetrze sześciennym w tej sali znajduje się ich około 300. Neutrina powstały w wyniku wielkiego wybuchu, powstają nieustannie w Słońcu, powstają w wyniku rozpadów radioaktywnych, powstają w reaktorach atomowych itd. Taka niezwykłość neutrin polega na tym, że ich masa spoczynkowa, podobnie jak masa cząstki światła, fotonu, jest równa zeru, tak sądzono przez dziesięciolecia. Dzisiaj sądzimy, że neutrino ma bardzo, bardzo małą masę. Ale to oznacza, że neutrino, takie o zerowej masie, poruszałoby się z prędkością światła. Dokładnie z prędkością światła i ani trochę szybciej. Neutrino o bardzo małej, ale nie zerowej masie powinno się poruszać troszeczkę wolniej od światła. Z prędkością bliską prędkości światła, ale trochę mniejszą. W żadnym wypadku większą. Otóż
W zeszłym roku grupa fizyków pracujących we włoskim laboratorium neutrinowym w Gran Sasso doniosła o wynikach eksperymentu polegającego na tym, że wiązka neutrin produkowanych w akceleratorze w CERNie pod Genewą przesyłana do Gran Sasso porusza się z prędkością większą niż prędkość światła w próżni. Neutrina są bardzo słabo oddziałują z materią, a więc ta ogromna liczba neutrin z wielkiego wybuchu, neutrin słonecznych i neutrin z reaktorów przenika nieustannie Ziemię, praktycznie nie oddziałując z niczym po drodze. Wykorzystano ten fakt i skierowano wiązkę neutrin produkowanych sztucznie w CERNie do odległego w linii prostej około 732 km laboratorium w Gran Sasso. To jest to laboratorium, ono znajduje się w komorach, do których jest dostęp z autostrady, która przebiega pod tym masywem górskim. Chodzi o to, aby odizolować się od efektów związanych z bombardowaniem przez promieniowanie kosmiczne. A więc przypomnę, mamy źródło neutrin pod Genewą i detektor neutrin w Gran Sasso. No, żeby te neutrina sobie biegną w skorupie ziemskiej bez żadnych przeszkód. Po to, żeby wyznaczyć prędkość takiej wiązki, musimy znać bardzo dokładnie odległość i musimy bardzo dokładnie określić moment, kiedy ta wiązka zostaje wysłana i czas, po którym zostaje zarejestrowana. No i to jest wielki problem. Na szczęście w przestrzeni kosmicznej na wysokości około 26 tysięcy kilometrów krąży 20 parę satelitów systemu GPS. Na pokładzie każdego z tych satelitów znajdują się zegary atomowe, które są odpowiednio z sobą zsynchronizowane i takie satelity mogą służyć do bardzo dokładnego wyznaczenia odległości pomiędzy punktami na Ziemi oraz do bardzo precyzyjnej synchronizacji zegarów, które są od siebie odległe. To zostało zrobione. Proszę zwrócić uwagę, odległość została zmierzona z dokładnością do 20 cm. To jest wykres, na którym na osi pionowej mamy w jakichś jednostkach wyznaczoną odległość pomiędzy źródłem neutryń i detektorem, a tutaj mamy czas. Odtąd dotąd to są 3 lata. W tym miejscu w roku 2009 widzimy skutek trzęsienia Ziemi. Otóż wtedy odległość pomiędzy źródłem i odbiornikiem wzrosła skokowo o 4 cm. Tak więc wszystko wydawało się pod kontrolą. Efekt był zaskakujący. Wiązka neutrin, jak się wydawało, wyprzedziłaby wiązkę światła, gdyby na tym samym dystansie wysyłać wiązkę światła, o około 20 cm. A więc neutrina poruszały się z prędkością, jak to ogłoszono, większą od prędkości światła. No, większość fizyków na świecie przyjęła ten wynik bardzo sceptycznie. Większość nie uwierzyła w to. Mało tego, część członków tego zespołu eksperymentalnego też w to nie uwierzyła i nie zezwoliła na umieszczenie swoich nazwisk w doniesieniu o takich wynikach. Proszę Państwa, znowu, ten wynik trafił na czołówki gazet. Na szczęście w niektórych czasopismach, również popularnych, fizycy mieli okazję, żeby wykazać, zdystansować się do tych wyników. No i co się okazało? Wszyscy podejrzewali, że źródłem błędu jest precyzja pomiaru odległości i precyzja w synchronizacji zegarów. To były dwa efekty, dwa pomiary, które jak sądzono nie były dostatecznie precyzyjne i dały taki zaskakujący wynik. Tymczasem rzecz okazała się bardzo trywialna. Jeden z kabli w tej całej elektronice, której używano, nie był dostatecznie mocno wciśnięty. To tak jak w moim starym telewizorze. Jak nie docisnę kabelka, który łączy z dekoderem, to strasznie buczy i szumi. A jak docisnę, to jest dobrze.
No i tutaj było dokładnie tak samo. Jak było niedociśnięte, to neutrina leciały szybciej niż światło, ale jak się docisnęło, to już były, zachowywały się tak jak należy. No, odpowiedzialność polityczną ponieśli kierownicy tego eksperymentu. Obaj podali się do dymisji. To jest ten nieszczęsny kabel, to jest ten szczegół, także proszę uważać, posprawdzać po powrocie do domu wszystkie kable, czy są podokręcane. Ale wielkie wpadki w nauce zdarzały się zawsze i dużo wcześniej też. Dziękuję. Ja jestem z wykształcenia astronomem, ale zawodowo zajmuję się od zawsze historią astronomii. W związku z tym pozostaniemy w tematach dotyczących badań astronomicznych, tyle tylko, że postaram się pokazać Państwu z historycznej perspektywy kilka dawniejszych wpadek. Może nie zawsze będą one wielkie, może będą małe albo średnie, ale nie ograniczę się tylko do kwestii technicznych, tak jak w przypadku kosmicznego teleskopu Hubble'a czy nadświetlnej prędkości neutrin. Postaram się również zwrócić uwagę na coś, co można nazwać psychologią odkrycia naukowego, coś, co można nazwać kontekstem społecznym odkrycia naukowego. Jednym z pierwszych przypadków godnych uwagi, bo mających o dziwo swoje konsekwencje aż po dziś dzień, jest zjawisko wulkanów na Księżycu. To odkrycie dotyczy tego cudownego narzędzia, teleskopu, które Galileusz skierował w 1609 roku ku ciałom niebieskim. I człowiek wtedy stanął po raz pierwszy przed wyzwaniem, swoistym wyzwaniem, ponieważ nie patrzył już na wszechświat gołym okiem, spoglądał przez instrument, który wymagał niejako poszerzenia wyobraźni. Pozwalał zobaczyć to, czego do tej pory nigdy nie widzieliśmy, a więc nie zawsze przychodziło nam łatwo zrozumieć, co tak naprawdę widzimy. Wielki astronom, o którym zaraz będę mówił, William Herschel, mawiał do odwiedzających go w jego obserwatorium ludzi, którzy chcieli zobaczyć coś przez jego wielkie teleskopy, że nauczyć dobrze obserwować przez teleskop to tak jak nauczyć głuchego grać jedną z fug Händla. Nie jest to bardzo łatwe i nie każdemu jest dane. Jednym z pierwszych naturalnych celów teleskopu był Księżyc i bardzo szybko zorientowano się, że Księżyc nie ma gładkiej powierzchni, tylko występują na nim góry, doliny oraz coś, co jedni nazywali kraterami, inni nazywali górami pierścieniowymi. Widzą Państwo tutaj wiele tego rodzaju tworów, które budziły zainteresowanie astronomów dawnych i o których nie bardzo wiedziano, co myśleć, skąd się wzięły. Na przykład Jan Kepler uważał, że są to okrągłe miasta budowane przez selenitów. Całkiem poważnie, albo prawie całkiem poważnie. No w każdym razie oto jeden z najsłynniejszych kraterów Księżyca, nazywany imieniem naszego wielkiego astronoma, Kopernikus. Obserwowany i narysowany mniej więcej w czasach, o których za chwilkę będę mówił. Przełom w interpretacji tego, co się widzi na Księżycu za pomocą lunety, przyniosła książka dotycząca jak najbardziej ziemskiego zjawiska, a mianowicie wielkiego wybuchu Wezuwiusza, które nastąpiło w 1767, o ile mnie pamięć nie myli. I to, co pozostało po tym wybuchu, jak Wezuwiusz wyglądał przed, w trakcie i po, zostało bardzo dokładnie opisane przez Sir Williama Hamiltona, angielskiego dyplomatę przy dworze w Neapolu. Bardzo ładna na ten temat książka została napisana przez Susan Sontag i jest dostępna w języku polskim. Książka Hamiltona, Campi Flegrei, stała się takim naukowym bestsellerem końca XVIII wieku. Między innymi za sprawą tych wspaniałych ilustracji sporządzonych przez włoskiego rysownika Pietro Fabrisa. Mamy tutaj dwa przykłady, sam wierzchołek Wezuwiusza oraz, no, można powiedzieć, księżycowy krajobraz wokół Wezuwiusza.
Hamilton opublikował książkę, wysyłał regularnie na ten temat doniesienia do jednego z najważniejszych czasopism naukowych tamtych czasów, czasopisma wydawanego przez Royal Society. I uważnym czytelnikiem zarówno książki, jak i tych artykułów był nie kto inny, jak wspomniany już przeze mnie William Herschel, który w tamtych czasach właśnie zdobywał sławę największego astronoma z żyjących ówcześnie na Ziemi. A to dlatego, że odkrył Urana, pierwszą planetę, której ludzkość wcześniej nie znała. Przed Williamem Herschelem te same planety na niebie oglądali starożytni, oglądał Mikołaj Kopernik, Kepler, Galileusz. Dopiero William Herschel odkrył pierwszą nową, nieznaną wcześniej nigdy planetę Urana. Wkrótce potem, dzięki wsparciu króla Jerzego, króla Anglii, zbudował pierwszy swój z serii wielkich teleskopów. I za pomocą tego teleskopu, jak mu się wydawało, dostrzegł trzy wulkany na Księżycu, z których jeden właśnie wybuchał, dokładnie tak, jak to zostało opisane w książce o wulkanie Wezuwiuszu Sir Hamiltona. Co się wtedy dzieje w społeczności obserwatorów nieba, zwłaszcza tych, którzy zajmują się Księżycem? Pozwoliłem sobie zrobić takie zestawienie na podstawie raportu NASA sporządzonego w połowie XX wieku, tuż przed wysłaniem ludzi na Księżyc. Zestawienie, które odnotowuje we wszystkich znanych nam źródłach tak zwane krótkotrwałe zjawiska księżycowe. Coś, co wśród astronomów jedni twierdzą, że nie istnieje w ogóle, a inni twierdzą, że jednak czasami się zdarza. I proszę zobaczyć, w ciągu pierwszych 150 lat istnienia astronomii teleskopowej zaobserwowano zaledwie kilkanaście zmian na powierzchni Księżyca. Wśród tych kilkunastu doniesień o zmianach na powierzchni Księżyca nie pojawił się ani razu, o ile pamięć mnie nie myli, wybuch, wulkan. W ciągu zaledwie kilkunastu lat po doniesieniu Williama Herschela, najsłynniejszego astronoma tamtych czasów, właściciela wielkich teleskopów, informacje o zmianach zachodzących na powierzchni Księżyca, w tym głównie o zaobserwowanych wulkanach, wzrastają do 30. W XIX wieku jest ich już ponad 150. W pierwszej połowie XX wieku jest już kilkaset, przy czym zawsze w tych dużych słupkach co najmniej 1/4 to są zaobserwowane wulkany na Księżycu. Widzimy więc, że w nauce mamy do czynienia również za podążaniem błędnym tropem wielkich autorytetów i czasami błędy, które są bardzo szybko zidentyfikowane. W tym wypadku William Herschel po zaledwie kilku latach przestał wierzyć, że dostrzegł wulkan na Księżycu. Mimo to są, że tak powiem, żywe i żyją po dziś dzień. Z punktu widzenia współczesnej astronomii raczej jesteśmy w stanie stwierdzić dość precyzyjnie, że nie istnieją krótkotrwałe zjawiska księżycowe, a to dlatego, że gdy latają wokół Księżyca sondy księżycowe i jakiś amator, miłośnik astronomii zgłosi raport o zaobserwowaniu takiego zjawiska, natychmiast jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to zjawisko w tym miejscu występuje i nigdy nie udało się potwierdzić pozytywnie czegoś takiego, nie tylko wulkanu, ale wszystkich innych pomysłów, co to może być. I zaraz potem druga historia dotycząca również początków astronomii teleskopowej, niezwykłego, początkowo dziwnego wyglądu Saturna. Pierwszym, który dostrzegł Saturna przez teleskop nie pod postacią jednego ciała, a ciała potrójnego, był Galileusz. To jest rysunek sporządzony przez Galileusza w jednym z listów, gdy donosi o tym niezwykłym odkryciu. Saturn nie jest pojedynczą gwiazdą, lecz złożoną z trzech ułożonych w ten sposób. Potem ku zdumieniu Galileusza, minęły dwa lata mniej więcej, okazuje się, że zniknęły towarzyszące Saturnowi
składniki i Galileusz metaforycznie stwierdził najwyraźniej, Saturn pożarł swoje dzieci. Sprawa nie była tylko kwestią wąskiego kręgu uczonych, o czym świadczy na przykład ten znany obraz Rubensa, Saturn pożerający swojego syna, namalowany w latach 30. XVII wieku. Zresztą Galileusz i Rubens korespondowali ze sobą. Jak Państwo widzą, malarz nie tylko do mitycznego wydarzenia się odwołał, ale również do astronomicznego, bo by sportretować ten wypadek. To jest ten przykład, gdy dysponujemy nowym narzędziem i patrzymy po raz pierwszy na coś, czego nie rozumiemy. To jest to dziwne zjawisko, kiedy, że nie wystarczy widzieć, ale trzeba jeszcze zrozumieć, co się widzi. Astronomowie po Galileuszu widzieli Saturna na różne sposoby i niektóre z nich przedstawia ta piękna rycina kolorowana z selenografii Jana Heweliusza. Proszę bardzo, to jest Saturn przypominający rysunek Galileusza, ale Saturn był postrzegany również w ten sposób. Do połowy XVII wieku, do 1655 roku, kiedy młody jeszcze, ale już znany uczony holenderski Christian Huygens spojrzał przez swoje teleskopy na Saturna i w 1655 roku zobaczył Saturna tuż przed zniknięciem tych towarzyszących Saturnowi dwóch dodatków. Minęło kilka lat i Huygens zrozumiał, że Saturn jest otoczony pierścieniem. Bardzo często będą Państwo mogli znaleźć w różnych historiach astronomii stwierdzenie, że Huygens doszedł, czy inaczej odkrył pierścienie Saturna dlatego, że zrobił najlepsze teleskopy, dysponował najlepszymi teleskopami, jakie istniały wtedy w astronomii europejskiej. Wystarczy przeczytać ten traktat z 1659 roku Huygensa, poświęcony Saturnowi, by się zorientować, że to jest nieprawda. Huygens wymyślił pierścienie Saturna, snując analogię między systemem Ziemia-Księżyc i Saturn, nowo odkryty księżyc Tytan, który kilka miesięcy przed wymyśleniem pierścieni Saturna Huygens wypatrzył przez swój teleskop. Huygens wierzył wtedy w fizykę kartezjańską, która polegała na tym, że każde ciało niebieskie było właściwie wirem materii zagęszczonym w środku, rozrzedzonym na zewnątrz i doszedł do wniosku, że skoro mamy Saturna z jego księżycem i obserwujemy coś dziwnego jeszcze bliżej powierzchni Saturna, to jeżeli twór ten zachowuje się tak, jak się zachowuje, to musi mieć symetrię sferyczną, a jeżeli musi mieć symetrię sferyczną, to jedynym rozwiązaniem, przepraszam, symetrię obrotową względem głównej osi Saturna, a jeśli musi mieć symetrię obrotową, to jedynym rozwiązaniem jest pierścień. Czy to wystarczyło? Tak, wystarczyło. Proszę zwrócić uwagę, Jan Heweliusz po opisie właściwym opisie Saturna przez Huygensa, kiedy zrozumiał już, na co patrzy, przestał dostrzegać różne dziwne wyobrażenia Saturna, tylko natychmiast był w stanie oddać wygląd Saturna tak, jak widnieje na tym współczesnym zdjęciu zrobionym chyba przez kosmiczny teleskop Hubble'a. A więc mamy tutaj do czynienia z takim bardzo jaskrawym przypadkiem, jak w nauce astronomii widzenie i rozumienie tego, co się widzi, musi się ze sobą łączyć, by można było czasami wyciągać właściwe wnioski. I kończąc już ten mój fragment, chciałem tylko Państwu przeczytać kilka zdań, dwa dosłownie zdania z listu jednego z astronomów tamtych czasów, Fabriego, który pisał do Huygensa w ten sposób. Ponadto zdajemy sobie sprawę z tego, że nigdy nie przyszło nam na myśl, iż kula Saturna jest otoczona przez pierścień, zanim nie ogłosiłeś swego traktatu, a przecież obserwowaliśmy go tymi samymi lunetami, którymi obserwujemy go dziś. A więc to nie była kwestia instrumentu, tylko kwestia wyobraźni. Dziękuję.